Mamo, pojedziemy na koncert dla dzieci samochodem, czy idziemy na piechotę? Pójdziemy. Już i tak prawie jesteśmy spóźnieni. Nikola, masz kluczyki do samochodu? Nie, nie mam przy sobie żadnych kluczy. Ja też nie. Nie masz nawet klucza do domu? Nie. O rety, a dom jest zamknięty? Tak, na to wygląda. No to o koncercie możemy już zapomnieć. O nie, co teraz zrobimy? Zostaniemy tak na dworze? Zobaczcie, okno w sypialni jest uchylone. Otworzę je i po problemie. Przyniosę tę dużą rozkładaną drabinę. Czy ta drabina jest wystarczająco długa? Tak, na pewno sięgnie do okna. Tylko uważaj, to dość wysoko. Jasne. Tato, już kiedyś spadłeś z drabiny. Nic się nie martwcie, będę uważał. A jak wejdę przez okno, to otworzę wam drzwi od środka. No dobrze. Mamo, możemy się za ten czas pobawić w piaskownicy? Dobrze. Dobra, Nikola, okno już otwarte. Wejdę do środka i zaraz otworzę wam drzwi. Dobrze, to ja idę po dzieci. Zaraz, zaraz. A co tam się dzieje? Widziałem, jak włamywacz wchodzi przez okno. Dzwonię na policję. 112. Dzień dobry. Nazywam się Jan Guralczyk. Właśnie byłem świadkiem włamania do domu sąsiada. Proszę podać adres. To przecież dom mojej siostry. Już tam jadę. Cóż, lepiej stąd pójdę. Jeszcze mnie włamywacz zaatakuje, a ja jestem tylko starszym człowiekiem. Chodźcie, dzieci. Tacie udało się wejść do domu. O, super! No, wchodźcie. Całe szczęście, że okno było otwarte. Zostawimy samochód tutaj. Dalej idziemy na piechotę. Ten mężczyzna miał rację. Drabina stoi jeszcze pod oknem. Najpierw się tu rozejrzymy. Zaraz złapiemy włamywacza. Sprawdźmy za domem. Hej, Michał, mam wrażenie, że ktoś się skrada za domem. Czemu tak myślisz? Słyszałam jakiś szelest. Możesz to sprawdzić? Racja, też coś słyszałem. Ale nikogo nie widać. Tato, co robisz? Wyjrzę przez okno w pokoju Lenki. Nic nie widzę, ale kogoś słyszałem. Tak, miała rację. Widać czyjeś nogi. Ktoś tam jest. Tato, czy to włamywacz? Nie mam pojęcia, ale kto inny tak skradałby się pod domem? Lepiej zadzwońmy na policję. Trochę to potrwa, zanim tu dotrą. Potrzebuję czegoś do samoobrony. Mam tu gdzieś drewniany kij. Ojej, Michał, czy to na pewno dobry pomysł? Ciii, łatka. Nie mogę cię teraz pogłaskać. Muszę stąd coś wyciągnąć. To dziwne. Nikogo nie widzę. Cicho, Niki, zejdź stąd. Zdradzisz nas. Halo? Czy potrzebne wam wsparcie? Tak, przyda się. Ratunku, jestem cała mokra! To moja siostrzenica Ania. Słyszałem, jak woła o pomoc. Wchodzimy. Grozi im niebezpieczeństwo. Potrzebne nam narzędzia, żeby wyważyć drzwi. Ktoś próbuje wyważyć drzwi, ale zadzierają z niewłaściwą osobą. Co tata robi? Nie wiem. A nie mówiłam, żeby zadzwonić po policję? Ale telefon jest na dole. Wchodzimy! Aj! O rety! Jesteś aresztowany! Ale ja tu mieszkam! Ojej! Zdejmijcie mu te kajdanki. To mój szwagier, mieszka tutaj. No, prawie was dopadłem. Mało brakowało. Dlaczego włamujecie się do naszego domu? Michał, ktoś zgłosił włamanie na policję. A potem usłyszałem, jak Ania wzywa pomocy. To na pewno był jej głos. W przeciwnym razie nie spieszylibyśmy się tak. Nie było żadnego włamania. Ojejku, co się tam na dole dzieje? Czy to nie głos wujka Marcina? Tak, masz rację. Co się tutaj dzieje? Zaraz wszystko wyjaśnimy. I całe to zamieszanie bez żadnego powodu. Przepraszam, Marcin. Chciałem tylko chronić swoją rodzinę. No tak.
My też tylko chcieliśmy was chronić. Możecie tutaj subskrybować nasz kanał lub wybrać kolejny filmik do obejrzenia.